Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie. I oto jest kolejny odcinek z Farminga 2022. Jesteśmy nadal na moim polu, na Elm Creek. I jako poprzednio widzieliście, zbelowałem tutaj całą trawę, którą miałem. No i teraz trzeba będzie ją jakoś zebrać. I chyba coś już kupiłem, aczkolwiek nie pamiętam. Na pewno trzeba będzie jeszcze to skosić, te wszystkie sprzęty stąd trzeba będzie zabrać. Ale póki co zobaczymy, ile damy radę zrobić. Na sam początek to wezmę i po prostu zobaczę, czy ja już coś kupiłem, czy też nie. Bo zaraz po poprzednim odcinku ja się rozglądałem za sprzętami, ale nie wiem, czy... I tak. Coś jest kupione. Coś się długo przełącza. Czemu? O! Gdzie ja jestem? Tu jestem. Dobra, czyli tak się nie mogę przełączyć. Okej. Odpalimy maszynę i pojedziemy do sklepu, zobaczymy, co tam jest. Ten sprzęt zostawię tutaj. Żeby, no, już nie ciągnąć go na to... tutaj to po lewej stronie. Żeby później znowu nie ściągać z powrotem. No i zobaczymy, czy coś kupiłem, bo raczej tak. Ale dokładnie nie pamiętam, co to było dokładnie. Polecimy niczym strzała, niczym błyskawica. A tak poza tym, to co u was słychać? Jak tam dzień minął? Piszcie w komentarzach. Mi dzisiaj minął dość przyjemnie dzionek w robocie, aczkolwiek no zbyt leniwie, bo nie było zbyt dużo roboty. No i znowu ten tydzień ogólnie mam w robocie taki przekichany, delikatnie mówiąc, bo tej pracy nie mam wcale aż tak wiele. I ja wiem, nie jeden powie, o ale ci dobrze, nie musisz dużo robić, no ale problem polega na tym, że jeśli musisz sobie znaleźć coś, jakieś zajęcie, To jest najgorsze, to jest najbardziej wyczerpujące, bo ty musisz coś robić, musisz czymś się zająć. A przynajmniej musisz udawać, że coś robisz i to jest mega okrutne. Wtedy ten czas się wydłuża niemiłosiernie, jest okrutny. I czegoś takiego to ja nie cierpię. Już wolę, kiedy jest zapierdziel, kiedy jest naprawdę co robić, bo wtedy nie wiesz, gdzie masz ręce wsadzić, jest tyle roboty, a czas nawet nie wiesz, kiedy przemija. I nagle trzeba iść do domu. Dobra, zjedziemy sobie na lewy pas. I coś się wyłoniło? No nie, ja na pusto jechałem. Ej, no nie. No to z takiej okazji. To w takim razie nic nie kupiłem. Z tej okazji, skoro już tutaj jestem. W takim razie wchodzimy do sklepu, bo ja już sobie upatrzyłem sprzęcior. Teraz tak, gdzie to jest? Tu jest prasa, technologia zbioru. I właśnie, tu jest owijarka. I ja to zauważyłem dopiero później, jak przeglądałem, że ja teraz powinienem jeszcze sobie kupić owijarkę i chyba będą droższe bele. Przez to, tak przynajmniej mi się wydaje. I teraz tak, ta jest najtańsza, to 22 i ona owija od 125 cm do 150. Ja chyba mam bele 125 cm, aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć. A najlepsza z tych dwóch to jest chyba właśnie ta. Ale jest też prasa, która też owija. I właśnie później to już będę szedł raczej w prasy, które owijają, jak już będę sobie modernizował. Ale póki co kupię to najtańszą owijarkę za 22 tysiące. Więc w tym momencie będziemy owijać, zanim pozbieramy. Gdzie te pieniądze? 22 tysiące potrzebuję. No i pięknie. A czekaj, chwila, a może coś jest do kupienia tu? Nie, dobra, nic nie ma do kupienia. Więc kupmy w takim razie... Gdzie to jest? Jest. Nie to, dziękuję, nie chcę. Owijarka za 22. No i co tu można? Kolor folii. O, jak fajnie. Zróbmy nietypowo różowo. Czemu by nie?
taki ciemniejszy lepszy. Poproszę. Standardowa. Tutaj jest z kawiaczem Bell. Co mi to daje? Aha. Takie coś i takie coś. Czy mnie będzie stać 24-24? Dobra, weźmy ze stawiaczem Bell. A co tam? Jak szaleć, to szaleć. I tak się na tym zarobi. Może nie jakoś błyskawicznie szybko, no ale się zarobi, nie? Kurde, jak na razie jadę na samych nówkach, sztukach, bo nie ma nic, to warto byłoby kupić. Akurat jest mi potrzebne, wręcz niezbędne. Całe szczęście, to będą moje pierwsze pieniądze z tego pola. Także no... zacznę w końcu coś zarabiać i to z własnych upraw. Także naprawdę jestem zadowolony, póki co przynajmniej. Teraz jeszcze dokładnie zobaczymy, ile zaczniemy zarabiać. Jeszcze muszę kupić przyczepę, która sama będzie zbierać te bele. I to chyba będzie na tyle. Później coś do nawozów, żeby nawieźć te pola. Ten wał chyba do wałowania zaraz po obsianiu. Bo w sumie teraz jak już ściąłem, to chyba mogę zwałować, bo to mi zaraz samo urośnie, z tego co mi tam znajomi mówili. Między innymi Ewa, którą serdecznie pozdrawiam, że trawa sama urośnie. Także no, zobaczymy. Nie by było, to już nasiona bym nie musiał inwestować. Ojoj, ale zjechało, dobra. Teraz tak, czy jest automatyczny? Włącz zrzut automatyczny. No i o to właśnie mi chodziło, dziękuję bardzo. Teraz to nawet możemy jechać z... Ojej, jak to tak się chciało? Dobra. To pięknie owija. No i już pięknie zrzuciło belkę. Bierzemy następną. Jedziemy. No, co jest? No co jest? No, króca fix. A, to specjalnie tak rzuca tu na bok bele. O kurde, będę cię ciągnął, aż sama naskoczysz, no.
Cudowne, już jest zebrane. Boże, zebrane, co ja mówię? Już jest owinięte, także teraz odstawię na bok tę maszynę i pojadę po przyczepę, którą będzie sama zbierała. Oczywiście wcześniej będę musiał ją kupić. Zaraz czepmy jeszcze i trzeba to złożyć, bo jak to inaczej? Otóż to. Bardzo ładnie. Teraz można to odpiąć. No dobra, teraz tak, przyjrzyjmy się tym przyczepom, technologia zbioru. I teraz tak, jest za 50 i właśnie chyba o tej właśnie myślałem, za 50 tysięcy. No bo reszta, to nie ma sensu, to raz, że kostki. To mi się nie opłaca, jest droższa poza tym. Następnie jest tutaj 3 bele tylko. I jeszcze nie te rozmiary, co trzeba. Tutaj kostki za 90. No i to będzie tyle, także ta za 50,5 najbardziej mi się opłaca. Także ją teraz trzeba będzie kupić. Mam nadzieję, że jeszcze pożyczki mi wystarczy. 50,5. Proszę bardzo. 50,5 tysiąca, czyli tyle mi wystarczy. Już mam 325 wzięte. No nieźle. Dobra. Wyjdźmy. Trzeba teraz tu wejść, tutaj. I co tu można? Tu nie mogę nic zmienić. Dobra, to mnie nie interesuje. Może być nawet to. Pozostaje, czyli za 50 tysięcy i 500 euro. Kupione. Moje. Kolejna wyprawa do sklepu. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że bardzo dużo pieniędzy wydaję na obecną chwilę i oczywiście mógłbym kupować teraz sprzęty, które są na przecenie i z nich w jakiś sposób korzystać. No i w ten sposób rozwijać się, ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Prędzej czy później i tak zacznę zarabiać pieniądze. Także i tak zacznę spłacać tą pożyczkę. Nie są duże pieniądze, odsetki też nie są jakieś zniewalające, to jest i tak to jest poziom najtrudniejszy, gdzie dla mnie to jest jakby poziom łatwy, to jest po prostu banał jakiś. Ale cóż, no dla niektórych ten poziom trudny to jest jeszcze poziom jeszcze trudniejszy niż na nic napisany. Ludzie często z tego co wiem, to zaczynają na poziomie łatwym i tak właśnie sobie grają. Ale mówię, kto co lubi. Ja z miłą chęcią, gdyby dało radę wybrać poziom jakiś naprawdę trudny, to bym taki sobie zrobił, tylko on musi być uprzednio stworzony przez twórcę, bo tak samemu sobie wymyślać, no to zaraz, a to to, a to tamto, a to tu zaraz się zrobił przestępstwo, to tam i tak zawsze będzie. A tak to jakby była w farmingu taka nowa gra plus, coś w tym stylu, to by było coś naprawdę fajnego. Tam naprawdę dobra farmerka, mega realistyczna, że i te ceny w skupach nie są jakieś wygórowane, że nie zarabiasz Bóg wie ile. No ogólnie, no żeby było tak bardziej realnie. Raczej rozumiecie, o co chodzi. Dobra, dojechane. A przyczepa to będzie ze mną naprawdę bardzo długo. To jedna no z lepszych, można powiedzieć. Nie najlepsza. Aby, o cholera, tu nie, aby traktor to uciągnął. I tu jednak będzie 16 bel. Miałam jeszcze Fiata 150 kucy, bo ten ma tylko 100. Ale jeszcze jest Fiat 150 kucy. Także no zobaczymy co to będzie. Jestem bardzo ciekaw, czy da radę. Bo jednak belki swoje ważą.
Oś jest w dobrym miejscu, tak mniej więcej na środku tej przyczepy. Także przodu nie powinno mi podnieść do góry. Tak jak to było w przypadku tamtej przyczepki, co wożę nią miód z uli, bądź pomidory, truskawki czy inne sałaty. No także, no właśnie, 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 jak już o tym rozmawiamy. Ja tutaj muszę sobie nie odwiedź, nie włącz. Czemu ja nie mogę tego zmienić? Bo jest przechowywanie. O proszę. No nie wiem czemu nie mogę sobie zmienić. Dobra, później do tego zajrzę. Bo chciałem zmienić z przechowywania na handel, czy coś takiego, sprzedaż. Żeby automatycznie mi sprzedawało, bo z tego i tak są marne pieniądze. Nie opłaca się w ogóle przy tym siedzieć tak o samemu. I brać i to dowozić, ładować samemu na przyczepkę i to zawozić. Nie opłaca się zupełnie. Bo ostatnio z kolegą grałem, to było chyba na live'ie, także no słabo to wyszło, byliśmy obaj rozczarowani, zdziwieni. On zawiózł chyba, ile tam mogło być, 8, 16? 16 chyba palet, jak nie lepiej, a zrobiłem chyba tylko 3000. To było jakieś nieporozumienie. Dobra, proszę to rozłożyć i zbieramy. No, kątu skrętu to nie ma. Ale dobra, no nie ma, to się też tutaj nie wiadomo czego spodziewać. To nie musi dobrze skręcać grunt, żeby dobrze zbierało. No zbiera póki co świetnie. A grunt, że nie ja muszę to robić. To jest mega ważne. Dobra, no póki co ja nie czuję żadnej różnicy, jeśli chodzi o ten ciągnik. Jak jeździł, tak jeździ dalej. Nawet dobrze sobie radzi. No, także naprawdę, no... Jedyny minus to jest taki, że no jest wolny. Tak jak nieraz to już powtarzałem, no i będę się powtarzał. Bo jestem mile zaskoczony tymi ciągnikami. To mega wolne i nie można do nich przyczepić tutaj nic z przodu. Ale to chyba są ich jedyne minusy, bo tak, to dają sobie radę naprawdę wieloma rzeczami. Że ja nawet nie myślę o tym, żeby póki co je zmieniać. Znaczy no, myślę, tak? Myślę, no nie będę ukrywał, myślę, że o tym, żeby zmienić, ale bardziej to jest myślenie na podstawie, o, przydałby mi się szybszy ciągnik. Nie, że mocniejszy, tylko szybszy. No jednak, no nie oszukujmy się, no kurde, no wolne to cholerstwo jest. I to jest ten jeden z większych minusów. Ale co ja wam będę gadał? Doskonale o tym wiecie. 20... Ej kurde, 21 bel. 22 bele. Ty, to nie 16, to ja coś pomyliłem. 22 bele wiozę. Ja pierniczę.
To naprawdę bardzo dobry zakup był. Dobra, już wezmę i tą. 23 i 24 belki. Kurde, pięknie. Dobra, teraz zerknijmy, gdzie są dobre ceny. Gdzie to jest, co to jest? To jest nie trawa, kiszonka. Oj, nareszcie, na razie ceny spadają, ale jedziemy sobie do biogazowni. Oznacz to miejsce. No i do biogazowni sobie polecimy. No i jeszcze, czyli tak, wyszło 24, 25, 26 bel. Pięknie. I zaraz zobaczymy, jaki jest utarg z tego. 26 bel. Pięknie, naprawdę super. Dobra, w tym momencie czuję różnicę, no sami widzicie, 18 na godzinę, ale się rozpędzi. Potrzebuję troszeczkę więcej czasu, ale podejrzewam, że się napędzi. A jak, patrzcie, to koni i daje radę. I jedzie nadal 25. Ej, kurde, może by tak się złożył? Dziękuję. No, podoba mi się to, jak koła się odkształtują. Odkształcają, przepraszam, odkształcają. Jak i w ciągniku, tak i pod obciążeniem w przyczepie. Super sprawa. Chyba w 19 też to było, ale nie dam sobie ręki. Chociaż nie, było, ale chyba nie aż tak widoczne. No, było. No i dobra, to chyba się robiło Y-kiem. Zobaczmy, mam 294 euro na koncie. To jest. Ej, co się wydarzyło? Już to powinno się tutaj sprzedać. Jak? Ej, co się wydarzyło tutaj? Co tu się zrobiło? To ja muszę tam na dół to zrzucić? Zawsze to tutaj zrzucałem. A, maniana. No dobra, no to zbierzemy to jeszcze. Ja pierniczę, trzeba to zebrać jeszcze raz. No kurde, ale maniana. Zawsze to tutaj zrzucałem, jak brałem kontrakty.
Żeby tak szybko się z pola zbierało, co? A może oni w różowej folii nie przyjmują? Cholera. Dobra, teraz pojadę na dół i tam się rozładuję. Ciekawe co będzie. Ale to też jest niemożliwe, cholera no. Zaraz, nie, nie, ja się nie poddaję. Ja inaczej to rozładuję. Rozładuję to właśnie tyłem tutaj. Przecież tu normalnie się to wyładowywało. O tu. Że właśnie o to chodzi. Że w ten sposób muszę się wyładować. O i cyk. Dawaj, próba numer 2. No, mam nadzieję, że tym razem się uda. 294 euro. No nie, serio? Pauza. Przestań. Ja pierniczę. No i znowu muszę... No nie umiem sprzedać bel. Ej, co jest? Ja pierdziu. I znowu zbieraj. Ale maniana. Serio? Ja pierniczę. Ale miazga. Nie no, jakaś tragedia. Trzeci raz zbieram te same bele. To jest obłęd. Przecież, no, zawsze tutaj się sprzedawało te bele. Dlaczego tym razem nie mogę? To jest tego przyczyną. No szkoda, że to nie live, to zaraz byście podpowiedzieli. I co, jest grane. O, masz ci los. Dobra, żeby wszystkiego nie zbierać ponownie. Ja z tym pojadę na dół i na dole zobaczymy. Bo to się mija z celem, żeby cały czas brać 24 bele ładować, no. No nie, no poważnie? Ej, no coś tu jest nie tak, no grubo coś jest nie tak. Co tu się wydarzyło? No dobra, no ostatnia nadzieja to jest to, że muszę wjechać tam na górę. W sensie, no na tą płytę tutaj, pomiędzy te dwa kontenery. No to jest ostatnia nadzieja, że to właśnie o to chodzi. Teraz już tylko z jedną belką, nie ma co.
No to jest trochę średni, mi się wydaje, że ja muszę podjeżdżać pod takie kopyto. No i co? No dawaj, jedziemy. Też nic. Ej, no co jest? Cholera, no tu jest coś grubo nie tak. Ale jazda, no coś tu... Coś się ostro pochrzeniło. No kurna, jeszcze tam mnie teraz nie wjadę po tą belkę? O nie. No. Dobra, z tą jedną belą będę jeździł i próbował. No przecież to jest jakaś paranoja, no. To jest nie do pomyślenia, no. Przecież to powinno się normalnie, o tu powinno się normalnie sprzedawać. Ja już to nieraz robiłem. No i uj cały, no. No come on. Co jest grane? Crucifix. To robię nie tak. Może oni faktycznie w różowej folii nie przyjmują tych bel. Ty, no co jest grane? Ale maniana, jeszcze w jedno miejsce spróbuję. I zaraz się okaże, no co tu. Co to w ogóle ma być? Dajcie mi jedną belkę. Jeszcze o tutaj to zwiozę, no i zobaczymy. Chociaż tutaj to nie, no tutaj to ja nie sprzedaję tego, no. Chociaż jeszcze czekaj, tu wezmę na samym środku. Na samym środku wypieprzę. Na samym środeczku. Proszę bardzo. Kurde no. No come on! To jest! To jasne anielki! To jest grane! No jeszcze utknąłem! O kurcze. Serio. Dobra moi mili, no to na tym dzisiaj zakończymy. No come on. Co jest? Coś mi się tu zesrało, nie wiem o co chodzi. No nie przyjmują w różowych. W różowej folii nie przyjmują belek. Dobra moi mili, także ja wam dziękuję bardzo za uwagę, w komentarzach proszę napiszcie, co powinienem zrobić w takiej sytuacji. To się tu zesrało, bo ja naprawdę już nie wiem.
A tymczasem dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Pozdrawiam Was i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.